エミル、UFO って見たことある？ああ、見たことない。ニビジャイモファニング。ニエ？ニエ、ニエでしょ。でも、この白衣市には昔から UFO が来てたらしい、江戸時代から。I to jest takie japońskie Roswell? Tak, tak, tak. Teraz jesteśmy w Muzeum Kosmosu Hakui Kosmo Airu i idziemy poznać historię UFO w Japonii. W zeszłym roku wypożyczyliśmy kamper i pojechaliśmy do prefektury Ishikawa na wycieczkę. Pod koniec podróży trafiliśmy do miasta Hakui, które słynie z historii o kosmitach w Japonii. Żeby było śmieszniej, to dzień po naszej wizycie w tym miejscu nad górą Fuji zobaczyliśmy ogromną chmurę, przypominającą statek kosmitów. Nawet w telewizji mówiono o tym zjawisku, a na japońskich portalach społecznościowych mówiono o wizycie UFO w Japonii. Zapraszamy do japońskiego Roswell. Aiko bardzo chciała przyjechać do tego muzeum i ja w sumie też, bo ja się interesuję kosmosem, jak sami wiecie. Oglądaliśmy już nieraz SpaceX na streamach. Ale piękna rakieta. Co, zapraszamy do środka. To jest replika, aczkolwiek część elementów jest prawdziwych. A oczywiście nie z oryginału, który poleciał w kosmos, bo się nie wydałoby, bo ona jest już daleko, daleko poza Układem Słonecznym. Ale to są prawdziwe elementy tej sondy kosmicznej. I powiem wam, naprawdę skala jest niesamowita. Dopiero jak się właśnie stanie przy czymś takim, to widać, jak to jest ogromne, jaka to ogromna maszyna została wysłana w kosmos. Naprawdę robi to wrażenie. Tam na przykład mamy oryginalne kombinezony kosmiczne załogi statku Apollo 17. Radziecka bezzałogowa sonda kosmiczna Luna, która miała za zadanie polecieć na Księżyc i przywieźć z powrotem próbki z Księżyca na Ziemię. Jak się to ogląda, to czuje się taką nostalgię, nie? I trochę smutek, że od lat 70. niewiele się w sumie zmieniło, ale na szczęście ostatnio SpaceX rozruszał tą branżę. Miejmy nadzieję, że wkrótce człowiek wróci w kosmos i wróci na Księżyc, może w końcu ten Mars się uda zdobyć, co? Hakui wa ano Edo jidai kara sono UFO no mokugeki sarete iru ironna hanashi ga atte. Ja samurai UFO mita no? Mitteta rashii. Wow. Ta ciekawostka związana z UFO i Roswell to jest kawałek UFO, które się rozbiło w Roswell podobno. To zostało znalezione przez Japończyka, który jest takim znanym pisarzem właśnie na tematy spraw związanych z UFO. Tu jest kawałek metalu. Podobno z kosmosu. Tutaj mamy galerię zdjęć niezidentyfikowanych obiektów latających. Ciekawe, czy są jakieś z Japonii. Właśnie w tej okolicy w Hakui jest takie miejsce, gdzie są historie o latających spotkach. Spróbujemy tam dzisiaj pojechać później. Jest z Japonii? Ishikawa Gen Kanazawa się nie. O, to jest zdjęcie UFO z Kanazawy. A, w trakcie zaćmienia słońca ktoś zrobił zdjęcie akurat spotkowi latającemu. Ciekawe. Jeśli ktoś ma czas, to może tutaj sprawdzić w komputerze oraz w katalogach raporty związane z spotkaniami z UFO w Japonii. Okej, okay, to jest zdecydowanie dowód na istnienie istot pozaziemskich. Ktoś tutaj narysował ludzika z dużą ilością nóg oraz statek. To jest dowód. This is the proof, Aiko, that the UFO exists. See? Podoba mi się to. Kolej, hola, otonaga, chcę to kaita mi tajdę. Wytajtekini kaita. O. Doko de mita? Kanazawa-shi. Natsu. Katalog zdjęć różnych spotków latających z Japonii. Aichi, Osaka, rok 58. Tutaj przy samolocie japońskich sił samoobrony. Znowu Aichi. Amen. Fukui. Fukui. Okej, okay, co my tu widzimy? Gdzie jest? To jest? Ufo. Bardzo ładne zdjęcie Beramy Tori. Ale gdzie jest to UFO? Jest to nic mówić, ale większość tych zdjęć jest strasznie kiepskiej jakości. Ci,
ciekawe, czy teraz współcześnie, gdy mam już dostępne takie dobre telefony, też zdjęcia UFO byłyby tak beznadziejnej jakości. O, patrzcie. Znalazłem UFO-ka jednak. Istnieją. Tam siedzi zabiórka. Znaczy, moje prywatne zdanie jest takie, że we wszechświecie prawdopodobnie istnieją lub istniały jakieś inne formy życia. No to jest niemożliwe, żeby... Są miliardy gwiazd, galaktyk, po prostu to jest tyle przestrzeni, żeby tylko na Ziemi coś było. Moim zdaniem to jest absolutnie niemożliwe. Możliwe, że gdzieś życie było dawno temu, może jest teraz, może będzie w przyszłości. Gdzieś na pewno jest, tylko po prostu jest bardzo, bardzo daleko. Mano, mój stocy mi rysą. No winda jest ekstra. Też jak zgasło światło, to się tak przestraszyliśmy, że utkniemy w windzie. この白衣の地に伝わる総八本伝説というものがあります。それがまさに UFO の伝説、総八本というのは、仏教 の, あの仏具で、こういうシンバルみたいな形をした、仏具なんですけど、それが空を飛んでると。この近くにある微乗山という山の上を飛んでいたそうです。Świetne są te znaki wyjmujące, gdzie jest toaleta. Jak wyglądą ziomeczki? Słuchajcie, znaleźliśmy UFO, zobaczcie, tam jest prawdziwy UFO ludek w biurze tutaj. Czyli cały czas tutaj byli w tym muzeum. Zagadka rozwiązana. Ajko, jak podobało ci się kosmiczne muzeum? Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, naprawdę warto tutaj przyjechać, jeśli się interesujecie kosmosem albo UFO. Bo jest świetnie zrobione, naprawdę liczba eksponatów robi wrażenie. Ekstra miejsce. A to miejsce tutaj, powiem wam, zdjęcia wychodzą perfekcyjne. Nie wiem, jak to jest zrobione, ale wyglądają idealnie. Jakbyśmy byli sfotoshopowani do tych te skafandry kosmiczne. Rewelacja. UFO biwa w góra. O, tutaj w Hakui? Tak, w Hakui. To jedziemy zobaczyć miejsce, gdzie podobno było najwięcej spotkań z kosmitami w Japonii. Jedziemy na górę Bijo. Chcę zobaczyć UFO. UFO は見たことないんだけど、でもこんなにね宇宙は広いんだから、宇宙人は絶対にどこかにいるはずだと思います。それが、え？どうだい？あ、ここだここだ。はいはい。え、ここ？うん、すごい細い。狭いけど大丈夫。Jedziemy teraz na miejsce spotkań pierwszego stopnia z obcymi w Japonii. Strasznie kręta górska droga, powiem wam. Wygląda to nieciekawie. Szczególnie tym moim ogromnym samochodem. Miejmy nadzieję, że uda się dojechać. Bez przygód. To miejsce spotkań z kosmitami znajduje się przy starożytnym grobowcu w Kofunie. I no jest to dość głęboko w górach. Kręta droga, dość niebezpieczna. Jesteśmy już prawie na miejscu. To miejsce wygląda upiornie już. A gdzie był kanał? Niebieski tu? Gdzie? Gdzie? Co? Nie, nie, jeszcze kawałek. Nie. Kiedy dotarliśmy na miejsce? Kogo tu nie ma? Pusto. Wygląda to, że są to groby z IV wieku lokalnych władców tutaj na Półwyspie Noto. W tamtych czasach jeszcze nie było państwa japońskiego. Tutaj władza cesarza nie sięgała. W tej okolicy, na tym szczycie, znajduje się kilkanaście różnych grobów. Zobaczymy największy pewnie nawet. A trzeba przyznać, że klimat jest tego miejsca. Jesteśmy pod Kofunem numer 1. To jest największy. Kofun to nazwa starożytnego grobowca japońskiego. W ogóle tak nazywa się też epoka Kofun w Japonii. Wtedy budowano właśnie wiele takich
grobowców dla cesarzy, dla lokalnych władców. Wspinamy się na szczyt. Całkiem ładne widoki. Jeszcze jedne schody. Będziemy na szczycie. Dlaczego Khufu było tutaj? No nie wiem. Ten król. Może po prostu ten król z tego półwyspu był kosmitą i wzywał swoich ziomków. I do tej pory przylatują, nie wiem. W każdym razie jest to miejsce spotkań pierwszego stopnia z kosmitami w Japonii. Szczyt tej góry, Bijozan. Jest klimat, powiem wam. Naprawdę nic w okolicy nie ma, jest pusto. Niesamowite widoki. No i może coś stąd widać faktycznie. Chcielibyśmy tutaj przenocować chyba na szczycie. Cześć, ここ UFO 見える? ここで UFO を何回も見られたらしい。ここの山の上をその光るね、その総八本飛んでたって、よく見られて、で、よくこの辺で人もいなくなったらしい。さらわれたって。総八本にさらわれるよって。昔の人は神隠しって呼んでた。それは神様が急誰かその人を連れて行ってしまった。そう考えてた。 Czyli co? Już od dawna w Japonii były takie sytuacje, że ktoś został porwany właśnie albo zniknął z powodu istot pozaziemskich. No i w każdym razie, podobno już od epoki Edo w tej okolicy były zauważane, niezidentyfikowane obiekty latające w kształcie spotka, garnka, czy jakby to nazwać. Ciekawe miejsce, jeśli ktoś się interesuje UFO, kosmitami, to zdecydowanie warto przyjechać do Haku i zobaczyć to muzeum, było naprawdę super. No i można także tutaj przyjechać. I dla odważnych, challenge, możecie tutaj przenocować, na przykład na parkingu tam obok, albo w ogóle na tej górze, nie wiem, spędzić noc na niej. Pewnie dałoby się to zrobić, więc to jest challenge dla was. Jeśli takie zrobić, to dajcie mi znać. Znalazłem czyjś kompas, ktoś zgubił kompas. Może został porwany i tylko to z niego zostało. Kure mitsuketayo. Uso. Dareka. Uchujin no otoshimono? Ja, uchujin no otoshimono janai to mon dakedo. Dareka ga rachi sareta. Kokore? Sore dake nokotteru. Maji? Yabai jan. なんかさ UFO を呼ぶ方法知らないの? いやよくわかんない Ale sprawdzę, czy jakiś sposób jest w Japonii na wzywanie UFO. Myślałem, żeby drona odpalić, ale cię tak głupio trochę startować z czegoś grobu, bo to jest w sumie czyjś grób. My na nim teraz siedzimy. nie. Space people. So, sorry. Bentora. Space people. We are in Hakui City. Bentora. Kite kiote. Bentora. Space people. We are in Hakui. Bentora. Space people. We are. Please take us. まあ日本ではそういうオカルトが好きな人の間で宇宙人を呼ぶ方法としてそのベントラーっていう呪文があります。In Hakui. I dupa.